dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony wyrok w stosunku do 23 osób obwinionych przez Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto. Proszę wszystkich o powstanie. Zostanie ogłoszony wyrok. Podczas rozpoczynającego się wykładu profesora Zygmunta Baumana w sali Unii Europejskiej Wydziału Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z innymi osobami poprzez buczenie, gwizdanie i wykrzykiwanie różnych haseł zakłócili ład i porządek publiczny. Uznaję za winnych popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku stanowiącego wykroczenie z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń i za to na podstawie artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń wymierza im kary Norbertowi Chodorowskiemu 3000 zł grzywny, Oskarowi Chodorowskiemu 30 dni aresztu, Adamowi Chys 30 dni aresztu, Michałowi Ćwiklińskiemu 20 dni aresztu, Grzegorzowi Dera. Proszę Państwa, przed wojną we Lwowie było takie powiedzenie, że trzeba mieć pojęcie o wyobrażeniu. Czyli jeśli ktoś plutł całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości, to mu się mówiło, że nie ma pojęcia o wyobrażeniu. I tutaj ja mam takie wrażenie, że się wyrok odrywa od rzeczywistości, że on buja gdzieś w jakiejś równoległej rzeczywistości niezgodnej z tym, co było, z tym, co się wydarzyło. W związku z tym jedno, co możemy powiedzieć, to to, że na pewno będziemy ten wyrok apelować. Wyrok niszczy prawo, obraża sprawiedliwość i krzywdzi tych młodych ludzi. Jest kompletnym nieporozumieniem, skandalem i on świadczy źle o wrocławskim wymiarze sprawiedliwości, o polskiej sytuacji, która w ten sposób traktuje ludzi, którzy przyszli zademonstrować swoje poglądy. To jest po prostu skandaliczny, oburzający i obrażający nas wszystkich, nie osobiście obrażający wyrok. Mam nadzieję, że te wysokie kary nie zniechęcą tych dzielnych młodych ludzi i nie odwiodą ich od przyszłej działalności publicznej. Nie spodziewałem się. Tak kuriozalny wyrok zaskoczył mnie bardzo. Natomiast cóż, ja myślę, że trzeba dalej walczyć, nie można złożyć broni, trzeba się odwoływać. Za chwilę czeka nas sprawa tak zwanego drugiego Baumana również, bo to nie jeden raz Zygmunt Bauman był zaproszony do Wrocławia, więc nie można ustępować, trzeba robić swoje, bo to jest również nasza funkcja taka edukacyjna, żeby mieszkańcom Wrocławia i obywatelom naszego kraju przypominać o takich postaciach haniebnych jak Zygmunt Bauman, a jednocześnie o takich wspaniałych postaciach, jakim byli żołnierze wykleci, z którymi walczył. A to mówią żołnierze Armii Krajowej. Żałujemy, że tylko tyle, bo można było więcej ich przycisnąć. I nasz grzech zaniechania, że wtedy, kiedy można było z nimi do końca walczyć, myśmy przyjęli wartości chrześcijańskie. Chrześcijanin oczywiście po spowiedzi, a oni bez niczego przeszli. Dopóki jeden z nas żyje, to nadzieja będzie, że zmieni się to i Polska będzie.